Spójrzmy teraz na zadanie szóste. Tutaj mamy wybrać odpowiednią odpowiedź, albo A, albo B w tym pierwszym przypadku. I nas interesuje tutaj rozwiązanie takiego równania. Czyli w jaki sposób możemy to sobie obliczyć? No mamy tutaj 5 dziesiątych i jeżeli 5 dziesiątych zapiszemy w ułamku zwykłym, to będzie ten ułamek wyglądał w ten sposób. Ale licznik i mianownik możemy skrócić przez 5. Czyli wówczas otrzymamy tutaj 1/2. No gdy mamy 1/2, to zamiast tych 5 dziesiątych zapiszmy sobie 1/2, no a resztę równania przepiszmy. I teraz między 1/2 a nawiasem mamy mnożenie, a to oznacza, że wszystkie wyrazy, które mamy tutaj w nawiasie, musimy sobie pomnożyć przez 1/2. Czyli mamy na początek 1/2 razy 2, to może gdzieś tutaj z boku sobie policzmy. 2 zapiszemy jako 2/1, możemy to sobie skrócić przez 2, czyli otrzymamy 1. Następnie 1/2 razy minus 4x, no to tak, liczba dodatnia razy ujemna da nam na pewno wynik ujemny i obliczmy 1/2 razy 4. Może tutaj razy 4, czyli 4/1, skracamy i otrzymamy 2/1, czyli 2, oczywiście x. A prawą stronę przepiszemy bez zmian. W kolejnym kroku musimy to sobie uporządkować. Czyli w ten sposób, żeby wszystkie wyrazy z niewiadomą, czyli z x, były po stronie lewej, a bez x-ów po stronie prawej. Czyli tak, najpierw patrzymy na lewą stronę. Minus 2x znajduje się po stronie lewej, czyli przepisujemy, ale ten x jest już po stronie prawej, czyli my chcemy tego x-a sobie przenieść, czyli musimy zmienić znak. Jeżeli mieliśmy po prawej stronie minus x, to po lewej będzie dodać x. Równa się. Przechodzimy na stronę prawą, czyli po stronie prawej mamy trójkę. Czyli nie zmieniamy strony, czyli trójkę przepisujemy. Natomiast przenosić będziemy jedynkę ze strony lewej na prawą, czyli musimy zmienić znak. Ta jedynka jest dodatnia, no bo tego plusa z przodu zapisywać nie trzeba, czyli po prawej stronie zapiszemy minus 1. Redukujemy wyrazy podobne. Ponieważ mamy samego x-a, to przy tym x-ie mamy jedynkę. Minus 2 plus 1 to minus 1, czyli minus x równa się 3 odjąć 1 to 2. Minus x, tak jak mówiłam wcześniej, oznacza, że przy x-ie znajduje się minus 1. A więc jeżeli chcemy wyznaczyć x-a, to obie strony musimy podzielić przez liczbę przy x-ie, czyli w naszym przypadku przez minus 1. Zatem x to 2 podzielić przez minus 1, czyli minus 2. Zatem tutaj zaznaczymy odpowiedź B. Spójrzmy teraz na drugą część tego zadania. Chcemy wiedzieć, dla jakiego x-a wartość wyrażenia będzie równa 3, czyli kiedy otrzymamy trójkę. A więc co musimy zrobić? W miejsce x-a najpierw podstawmy na przykład jedynkę i zobaczmy, czy wówczas wartość tego wyrażenia będzie równa 3. Między dwójką a x-em mamy mnożenie, czyli to wyrażenie możemy zapisać w ten sposób. No i podstawiamy jedynkę w miejsce x-a. Mamy 2 razy 1 plus 1, czyli 2 plus 1 to 3, czyli faktycznie wartość wyrażenia dla x-a równego 1 wynosi 3, zatem poprawna będzie odpowiedź D.